Szczerze mówiąc, dla mnie raczej losowanie w Fedcupie to tylko procedura. Czy wychodzę pierwsza na kort, czy druga, nie ma to żadnego znaczenia. Oczywiście na pewno będzie o wiele lepiej, jakbym powiedziała przy 1-0, także mam nadzieję, że tak będzie. Także oczywiście, że to może ma jakieś znaczenie, ale tak naprawdę już tak, jeżeli patrząc tak od samej góry, to jednak to nie ma żadnego znaczenia, czy gram pierwsza, czy druga. Sofii kompletnie nie znam i tylko z opowiadań. Nigdy z nią nie grałam. Z widzenia ją widziałam na turniejach z Larsson. Grałam już, jak graliśmy Fed Cup w Estonii parę lat temu i udało mi się ją pokonać. Także bardziej znam jej grę, wiem jak gra. No, będziemy tutaj z trenerem ustawiać na pewno taktykę. Z każdą z nich będę się starała zagrać jak najlepiej.